Muzyka to coś, co ma nieodłączny wpływ na Ciebie. Więc dzisiaj zakończymy ten temat, analizując wszystkie rodzaje muzyki. Chyba. Pytanie do odcinka. Czego słuchałeś kiedyś? A czego słuchasz teraz? Czyli Twoja taka ścieżka, przygoda, gra, zabawa, bajka z muzyką. Napisz na dole. I przechodzimy do jednego z najpopularniejszych gatunków muzyki na świecie. Tak jak widać, mam na myśli ten vintage rock. I prawda jest taka, że słuchaczem rocka może być każdy. Nie da się zrobić tutaj jednego typowego archetypu, bo to jest po prostu taka infekcja od twojego ojca. Jakkolwiek to brzmi. To on ci to pokazał, jak byłeś mały i teraz tego słuchasz, bo buja. I wiecie, są takie popularne rockowe koszulki, na przykład ta. I one są tak popularne, że niektórzy myślą, że to jest po prostu basic. I powiedz, że nie znasz takiej sytuacji, że o, ja też słucham Nirwany. Ho? Te osoby jeszcze kojarzą mi się z tym, że lubią te takie stare samochody, ale kto nie lubi? I ten taki stary styl ubierania się. Jakieś wiatrówki, katany i te koszulki. Ja bym to nazwał takie basic spicy. Bass boosted? Raczej nie. A jednym słowem vintage. I gdy już robimy ten rok, to zahaczmy chociaż o takie dwa ważne podgatunki. Pierwszym będzie ogromny odłamek, czyli rock alternatywny. Ja nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że ona lubi takie gry typu Undertale. Do tego też na 100% czyta książki, tak samo uwielbia tę vintage estetykę, do tego jakieś małe akcesoria, piny, patche i oczywiście lumpy Enjoyer. Więc to był ten pierwszy duży podgatunek. A drugim jest nasza odmiana rocka. Ta muzyka wywołuje taką nostalgię, mimo że dopiero się urodziłeś. Co sprawia, że jest to druga najlepsza muzyka do puszczenia na imbach. Bo pierwsza jest Y2K. Dlaczego? Bo każdy to zna. I ten polski rock teraz leci czasem w takim radiu, które słucha twój stary. I to jest dziwne, bo oni zawsze tam mieszają te klasyki z gównem. Że najpierw leci to, all time classic, żeby później mogło polecieć to. I przez to później ta muzyka jest z tym kojarzona i traci to swoje oryginalne brzmienie. No, Sadek, straszny. Bo I swear, puść to na imbie, mega bop. Jeszcze jak znacie, to karaoke. Zobaczysz. No i to była ta stara, super klasik, polska muza. To teraz przejdźmy do tego, co jest aktualnie. Ej, ej. Polski rap równa się NPC? Aha. Nie chodzi mi o to, tylko po prostu to jest u nas ogromny gatunek, duży procent osób tego słucha, raczej największy ze wszystkich. No i właśnie przez to nie wiem, jak ta postać powinna wyglądać. Dlatego zrobiłem największego basica. No i ten gatunek po prostu jest dla mnie ciężki, bo ja tego już nie słucham. Jestem dalej. To jest kategoria, do której jednocześnie wpada na przykład Taco i Chivas. No i chyba każdy wie, że to nie jest to samo. Jakby, jak można to porównać? Co ja mam zrobić? Ale zauważyliśmy ostatnio takie zjawisko, że jest dużo osób, które mówi, że nie jest w stanie słuchać polskiego rapu, bo ich skręca. I jakby o co tu chodzi? Że tu powstaje taki efekt bariery językowej. Że polski jest dużo bardziej dla nas wyrazisty niż angielski. Do tego ten drugi jest dużo bardziej elastyczny. Da się tam zrobić więcej nowych rzeczy. I nie powiesz mi, że to brzmi tak samo jak to. Oh my god, bro. Jakby mimo, że rozumiesz znaczenie tego, to nie odbierasz tego tak samo. I wiele osób mówi o tym, że teraz jest pik polskiego rapu. Nigdy nie było tak dobrze, nigdy nie było tylu artystów. Ale czy na pewno? Jak dla mnie, dużo lepiej wspominam 2018 i 2019. Szczególnie te albumy. Dla mnie to był pik. Nie żeby teraz było źle, bo jest dobrze. Ta jest dobrze. Przejdźmy dalej.
Ej, a punk to nie są ci anarchiści, tylko mają takie śmieszne włosy? I ciężko trochę się wypowiadać, bo tutaj jest tak, że oni są wszyscy inni. Bo na przykład w Polsce i Brytanii takie gotki są dość podobne. Słuchają tego samego, noszą prawie to samo, ale punki to może być coś kompletnie innego. Oni mają raczej takie inne uosobienie w każdym kraju. I też raczej w Polsce jest to giga niszowy styl. Let's be honest. Masz znacznie większą szansę na randomowe spotkanie gotki niż punka. I to tak 10 razy większą. Nie mówię, że ich nie ma, ale jest ich po prostu mało. Tak samo jak mało słuchaczy ma ulubiony artysta następnego kandydata. Nie, nie chodzi o to Uno. W undergroundzie chodzi głównie o te nowe brzmienie od tych niezależnych, mniejszych artystów. I akurat w Ameryce różnica między mainem a underem jest całkiem spora. Jedno, czego im zazdroszczę, to to, że nie mają się kiedy nudzić. Ci ludzie wydają jak popierdoleni. To są prawdziwi, dotrzymujący słowa, pracowici artyści. Nie to, co on, ale może to zmieni. Tutaj jest pełno różnych podgatunków i każdy ma swojego jakiegoś przedstawiciela. Plug and B, Summers, Regalia, Jace, Rage. Tam każdy ma jakąś nutę na Rage'u. I taki największy wpływ na to, co się dzieje aktualnie w Anderze, mieli Chief Keef, Young Thug, Lil Wayne i Future. Jakby bez nich może inaczej by to wyglądało. I w Anderze oni mają totalnie wyjebane. Oni nawet po prostu biorą sobie bity z mainstreamu i nagrywają pod to. Że biorą po prostu jakąś znaną nutę z fajnym bitem. I nie, że ją samplują, czyli wstawiają tylko jej kawałek, tylko po prostu biorą cały bit i po prostu nagrywają na tym. Elo, to jest teraz ich wersja. Based. A, tylko wtedy nazywają to remiksem. Tam ludzie się za dużo nie przejmują. Robią to, co chcą. Mówią to, co chcą. I jeszcze co, w undergroundzie na pewno koncerty są zajebiste. Bo tam przychodzi tylko zżyty fanbase. Każdy zna wszystkie nuty. Przeżywają ten koncert. Przez co tym artystom dużo bardziej chce się dawać taki lepszy performance niż tym mainstreamowym. Can you be quiet? But he sang the next verse embarrassing as. Nie no, ja nie widzę różnicy. I pozostańmy na chwilę jeszcze w tym rapowym klimacie. To klasyczny skater, czyli Carhartt, Santa Cruz, True Religion, Rip and Deep, Vans i najlepszy serial na Disney XD, Fury. I jakby te marki nie są oczywiście obligatoryjne, bo możesz brać się gdziekolwiek, ale mają taki swój skate vibe. Jest kilka typów skatera. Pierwszy to ten OG, co słucha old school 90s skate music, ale to już było. Drugi to po prostu ten, który słucha tego, co jest teraz. Trzeci, i sorry za to, ale lekko podepniemy Drain. Ja wiem, że ktoś, kto jest Drainerem, to robi to na full etat, jest oddany swoim ukochanym, nie słucha niczego innego. No ale to daje taki lekko skate vibe. Tak teraz jak to montuję, to trochę przemyślałem swoje zachowanie i... Nie możemy tego tak zostawić. Co jest tutaj najważniejsze, to wykonawcy. Przede wszystkim Young Lean, który mimo tego, że nie jest w Drain Gang, to i tak jest do tego bardzo często przypisywany. Ale dalej, Echo i chyba teraz najważniejszy, Blade. I jakby nie wiem, jak opisać tę muzykę, ona jest tak strasznie specyficzna. No, musisz się przyzwyczaić. Ale ta estetyka uwielbia te tanie, najgorsze kamery. Niska rozdzielczość, niski budżet i dużo takiego rażącego światła. Więc trochę jest wzięte od Y2K, Cybercora i Streetwearu. Ale tak trochę. Dobra, wróćmy do skatera. I są takie oczywiste rzeczy dotyczące skaterów, których nawet chyba nie muszę mówić. Czyli luz i to takie podejście, że it is what it is. I to jest piękne. A ubraniowo to oczywiście flanele, baggy i cargo. I to zanim wszyscy zaczęli je nosić. No i wiadomo, Vansy albo Nike SB. Z czego te drugie chyba są lepsze.
Do tego skater ma na pewno swoje dwa ulubione napoje. Monster i Arizona. Ale znalazłem coś jeszcze. Takie coś. To staje się całkiem popularne za granicą. I jest to idealny przykład neuromarketingu. Bo to jest... woda. Ale taka demoniczna. I kiedy skater ją wypije, to zamienia się w to. To jest gatunek, który był chyba kiedyś bardziej popularny. Bo wydaje mi się, że jego pik popularności był tak 5 lat temu. Szczególnie jak wychodziło to. Ale teraz też się trzyma całkiem dobrze. Dark Trap bierze sporo od metalu, tylko że w Dark Trapie jest więcej tych basów i podbić w bicie. A pamiętasz tego Ghost Maina? Jak to wychodziło? Man. I te teledyski, a raczej takie creepy czarno-białe bajki. One naprawdę wtedy były takie chore? Czy oni specjalnie po te teledyski to robią? W każdym razie, jak widziałeś teledysk w tym stylu, to wiedziałeś, że to będzie coś mocnego i przyszykuj się na darcie mordy. Ale żeby was nie zostawiać w takim mrocznym klimacie, to teraz coś słodszego. K-pop, K-pop! Coś, co widziałem po komentarzach, że one zawsze na profilowy mają te takie goofy, haha, azjatki. Ha, zobaczcie, jaka silly jestem, ha, ha, ha. I prawda jest trochę taka, że możesz wziąć obojętnie co, ale podpisz, że to jest z Korei i będą zachwycone. A w szczególności Korean skincare. To działa. To jest biznes. I coś, co widzę teraz, że ogromna część dziewczyn dorastając przechodzi fazę K-popiary. I właśnie najbardziej one niestety mają tendencję, że ciężko im znaleźć taki git ubrania w Polsce, przez co kupują na Shein. Bruch. I tak jak już kiedyś mówiłem, to community jest całkiem podzielone. Na te takie basic K-popiary słuchające mainstreamu i te takie OG słuchające Big Bang od 2015. I teraz tak, obie mają koreański na Duolingo, tylko ta ma Strika 8, a ta 500. Obie chcą mieć taki aesthetic pokój, obie czytają odpada, ale raczej ta więcej. I te OG do tego fascynują się tą całą kulturą azjatycką. I dla nich ta nowa fala zespołów jest trochę... nudna? Co się nie widzą w tym nic nowego i pozostają wierne przy swoich idolach. Do tego, te OG ubierają się bardziej clean. Mają takie zwykłe, bardzo ładne basiki, pastelowe kolory, ale to nie jest nic takiego spicy. A te drugie, to te cute UW K-popiary. Te, które ubrania i akcesoria mają z Shein, z AliExpress, siedzą na TikToku i na Twitterze. Na X-ie. I one już nawet tak myślą, one mentalnie już są w tej Korei. I jak to mówię, to czy ten stereotyp nie podchodzi pod taki... kult? Ale czy ja nie mam tego samego skanie? Masz, ale tych ostatnich postów nie jestem w stanie wybronić. Co to jest? Blagam. Dla tych, co zostali do końca, bonus. Shanty. Based. Pamiętaj zostawić swoją przygodę z muzyką w komentarzu. Jak ci się podobało i chcesz się więcej dowiedzieć o ubraniach, kulturach, muzyce, to zasubskrybuj UW. Wszyscy wspierający. Dzięki, kacę was. Niedługo będzie dla was film specjalny. Elo. Jeszcze wam mogę pokazać to. Na następnym odcinku będzie stało. Elo.